moim zdaniem zaufanie można określić przez to, jeśli możemy komuś coś powiedzieć, jakiś sekret, i ta osoba go dotrzyma. Albo jeśli potrzebujesz od kogoś pomocy i ta osoba faktycznie, nieważne co by się działo, ci pomoże. Czym jest dla mnie zaufanie? Niestety nie wiem, ponieważ jakby nigdy nie spotkałem się z osobą, której mógłbym zaufać. Sam sobie nie odpowiem, co to jest zaufanie, no bo nigdy tego nie doświadczyłem. Zaufanie, czyli mogę z tą osobą, która jest dla mnie ważna, która jest dla mnie bliska, porozmawiać na jakikolwiek temat dla mnie ważny, trudny. Mogę przedstawić wszystkie swoje emocje, to jaka jestem, co przeżywam, z czym sobie nie radzę, porozmawiać o każdej jakiejś trudnej sytuacji, kiedy wiem, że ta osoba jest po prostu obok. Jeśli mówię o zaufaniu, to też mam na myśli zaufanie Bogu, bo zaufanie dla mnie też jest taką kwestią takiego właśnie powierzenia się, że mimo, że nie rozumiem, że jest właśnie jest ciemno, no to jednak on na tym wszystkim jest, on czuwa. When I trust someone, I feel like I can give my secrets and perhaps have faith in them. No, my jesteśmy 37 lat po ślubie, no to chyba świadczy, że to jest zaufanie. Ja to potwierdzam oczywiście. Słuchajcie, nagrywanie w takim miejscu, na skarpie nad morzem, to jest właśnie zaufanie. Zapraszam Was na SUCH, czyli Szkołę Uczniów Chrystusa, czyli rekolekcje, na których, co będziemy robić? Uczyć się ufać, na których będziemy wypływać po prostu w dal, na głębie, na ocean Bożego Miłosierdzia. Termin 2-6 czerwca 2021, miejsce Sychowo, zapisy pod linkiem na dole. Zapraszamy. Chcesz coś dodać? Pozdrawiam mamę.